Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na sport. Fortuna Obora już w niedzielę stanie przed szansą powrotu po 16 latach do A-klasy. Aby tak się stało, drużyna z gminy Lubin musi zdobyć w starciu z amatorem Wierzchowice co najmniej jeden punkt. Fortunie Obora brakuje już tylko jednego punktu do awansu do A-klasy. Drużyna z gminy Lubin zamierza zdobyć go już w niedzielnym meczu z amatorem Wierzchowice. Myślę, że ten punkt to jest taki maluteńki kroczek, który nam został. Ale z przebiegu całego sezonu wydaje mi się, że zasłużyliśmy na ten awans i wydaje mi się, że to będzie tylko formalność do spełnienia naszego wymarzonego celu, którym jest awans po 16 latach do A-klasy. Dla Fortuny obecna runda okazała się kluczową. Drużyna potwierdziła, że potrafi sobie radzić również bez trenera i lidera drużyny, który odniósł kontuzję w derbowym meczu z Unią Szklary Górne. Po kontuzji Grześka jakoś to tak dziwnie opadło, ale poskładaliśmy się w następnym tygodniu, pokazaliśmy na boisku, że gramy dla Grześka, gramy dla siebie. Udało się wygrać w sumie chyba wszystkie mecze. No i kroczymy w wielkim stylu do A-klasy. Zawodnicy z Obory zapowiadają, że chcą, by niedzielne spotkanie okazało się prawdziwym świętem w podlubińskiej wsi. W końcu Fortuna do A-klasy wrócić ma po 16 latach przerwy. Serdecznie zapraszam przede wszystkim wszystkich mieszkańców Obory, jak i kibiców Fortuny na najbliższy mecz, który odbędzie się w niedzielę, ponieważ walczymy o awans do A-klasy, który po 16 latach myślę, że wróci do Obory, a może w przyszłych sezonach będzie coś więcej. Radło Granowice zremisowało z Kuźnią Jawor 2-2 w meczu 28 kolejki klasy okręgowej. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył grający trener zespołu Robert Gajewski, który nie ukrywał, że jego drużyna w tym sezonie mogła zagrać zdecydowanie lepiej. Radło w ostatnich tygodniach ma spore problemy kadrowe, które utrudniają pracę grającemu szkoleniowcowi drużyny z Granowic. Ostatnio nasza dyspozycja nie była najwyższa, no ale to jest spowodowane tym, że kilku zawodników naszych czołowych jest kontuzjowanych, wypadło do końca sezonu. Nasz bramkarz Grzegorz Sinanis też, który przyszedł, no duże wzmocnienie, dostał kontuzji. Także jesteśmy kadrowo no, mocno osłabieni. Dużo szans dostałem też chłopaki, którzy tak naprawdę na początku sezonu nie łapali się do 17. Także no, walczymy w każdym meczu o to, chodzi, żeby walczyć i w każdym meczu dawać 100%. Pomimo problemów kadrowych drużynę z Granowic stać na osiąganie dobrych wyników. Takim z całą pewnością było zwycięstwo z Orlą Wąsosz 1-0. Później przyszła jednak seria słabszych występów. Potrafimy bardzo dobrze zagrać tak z Wąsoszem 1-0, a starzałem się takie mecze jak z Chojnowym. Jesteśmy Beniaminki, także myślę, że i tak nasza pozycja w tabeli jest wysoka. Większość zespołów wskazywała nas jako na pożarcie do spadku, także udowodniliśmy nieraz, że potrafimy grać piłkę. A, no mówię, te słabsze wyniki wynikają tylko i wyłącznie z tego, że mówię, mamy wąską kadrę i czasami jest ciężko grać co 2-3 dni młodymi chłopakami, którzy tak naprawdę no brakuje mi też jakości na tą ligę, nie oszukujmy się. Na nowy sezon trzeba wzmocnień. Gdyby nie punkty stracone ze słabszymi drużynami, Radło niespodziewanie wciąż mogłoby liczyć się w stawce walczącej o awans. Ja myślę, że kilka meczów no, powinniśmy wygrać i to zdecydowanie. Są takie były okoliczności, że traciliśmy no, naprawdę bramki w sposób kuriozalny. Zazwyczaj w co mecz starych fragmentów traciliśmy bramkę, także tak jak mówisz, no, na pewno myślę, że spokojnie 10 punktów powinniśmy mieć wyższe więcej i to tak z czystym sumieniem, nie przesadzam tutaj, no ale jest jak jest, trzeba zasuwać, walczyć do końca, zostały dwa mecze, mam nadzieję, że wygramy te dwa mecze i nasza sytuacja w tabeli będzie niezła. Gdyby nie punkty stracone ze słabszymi drużynami, Radło niespodziewanie wciąż mogłyby liczyć się w stawce walczącej o awans. Jak zapowiedział trener Radło, po sezonie przyjdzie czas na podsumowanie, jednak już teraz wiadomo, że w Granowicach będzie musiało dojść do zmian kadrowych. W pierwszej rundzie zmagali się z problemami organizacyjnymi, jednak gdy w drugiej w końcu wszystko zagrało, to stali się postrachem ligi. Mowa oczywiście o Wiktorii Borek, z której z trenerem rozmawialiśmy po jednym z ostatnich meczów. Dla drużyny z Borku to pierwszy debiutancki sezon w rozgrywkach AZPN. Po słabszej pierwszej rundzie w drugiej Wiktoria była objawieniem grupy pierwszej legnickiej B-klasy. W pierwszej rundzie byliśmy czerwoną latarnią, w drugiej rundzie poukładaliśmy się organizacyjnie. Ja zacząłem pracować od połowy rundy z zespołem. Chłopaki z zaangażowaniem przychodzili na treningi, chcieli się rozwijać, postawiliśmy na ten rozwój sportowy. No i rzeczywiście efekty przychodzą. Jak przekonuje trener drużyny, w Borku wszyscy z optymizmem patrzą w przyszłość i liczą, że już niedługo Wiktoria włączy się do walki o awans do A-klasy. W tej rundzie jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o naszą grupę. No i optymistycznie patrzymy na przyszłość, no ale też ważymy wszystko rozsądnie. Zobaczymy, co będzie w następnej rundzie. Przede wszystkim chcemy się cieszyć piłką nożną, cieszyć grą. Spotykamy się dwa razy w tygodniu i sprawia nam to dużą przyjemność. To jest chyba najlepszy pomysł na drużynę teraz. Na dwie kolejki przed zakończeniem grupy pierwszej legnickiej B-klasy Wiktoria Borek zajmuje 9. miejsce w tabeli.
To już wszystko w wydarzeniach sportowych na dziś. Państwu dziękuję za uwagę i życzę spokojnego weekendu.